Hejka, witam was bardzo serdecznie, jestem Marta i jesteście na kanale Enjoyment Family i witam was w nowym vlogu. Jak jest 10, to są świeczki, cały czas świeczki. Chodzi i dmucha, w sensie, że gasi, a ja chodzę i odpalam. Mówię, że chodzisz i dmuchasz, w sensie, że gasisz. No. A ty? Chodzisz i odpalasz, w sensie, że odpalasz. No i kto to jest? No, więc witamy was w nowym vlogu na kanale Enjoyment Family. My dzisiaj będziemy robić pizzę. Już mam tutaj wszystko wrzucone na pizzę, wszystkie składniki. Zostało mi tylko wlanie drożdży. Zobaczcie, jak wyrosły. Także wrzucimy sobie drożdże i będziemy robić dzisiaj pizzunię. Każdy lubi pizzunię. Każdy. Nie ma osoby, która nie lubi pizzy. No czasami Marta nie lubi pizzy. Ja bym wolała hamburger. Muszę dopalić to. Nie mogę jej skończyć. Cały czas jeszcze jest i jest i jest. I stwierdziłam, że dzisiaj ją... Słuchajcie, patrzcie jaki mam... pokażę wam. Patrzcie jaki mam patent na odpalanie świeczki takiej podwójnej, no nie? Widzicie, tam nie mam jak wcisnąć. Wystarczy odpalić jedną, a potem zrobić coś takiego. I odpalam się od siebie. No, chociaż jeden zaskoczony. No, to będzie to, a ja wam pokażę coś innego. Dotarły mi wieńce, girlandy. Wieńce, girlandy, nie wiem jak to nazywać. Słuchajcie, pokażę wam co mam. Ja to już kupowałam w zeszłym roku tutaj w salonie. No ale wiecie, jednego roku kupić wszystko się nie da. I w tym roku kupiłam do sypialni takie... Zaj zdarłam. Muszę przykleić plaster na to. Patrzcie, się tak poparzyłam. Lokówką i mamy plaster? Tak. Taki? Smaruję kolagenem. Poproszę, wytnij mi kawałek. No, ale ja wam pokażę jak to wygląda. To będzie do sypialni, tylko to trzeba, wiecie, poukładać sobie ładnie, żeby to się takie gęściutkie zrobiło. O. I wybrałam takie z szyszkami. Teraz musi to wstać, żeby to nie leżało. I damy sobie to, pokażę wam gdzie, jak już wiecie, ogarnę. Wiesz? O, dziękuję. Bo myślałam, żeby to dzisiaj zrobić. To. Co? Nie wiem, czy mam na tyle baterii. Trzeba kupić baterie ładowane. O, dziękuję. Jakie to było mądre i jednocześnie głupie, że zrobiłam to dopiero teraz. Ała! Ja ci posłucham! Ty! No jeszcze mi nacisz, jeszcze mi salon posyp. Żeby ranę no. Po oparzeniu no. Popłukać i posypać solą. Mi się chyba wydaje, że ktoś mnie chciał po prostu wcisnąć na minę. Ktoś mnie nie lubi. Teraz do mnie dotarło. Ktoś mnie nie lubi. Jak solą posypać? Jak solą posypać? Teraz mi jest przykro. Chciałam jechać do Auchana po te gałązki, bo w Akszonie ich nie było. Byłam w Akszonie, nie było. Dobra, stawiamy to. To jest najbardziej żmudna praca, ale się opłaca. Najważniejsze to, żeby to było takie bardzo mocno postawione. Będzie pięknie, zobaczcie. Już lampki kupiłam, pokazywałam wam 160 lampek i każda będzie miała swoje 160 lampek. Także mam nadzieję, że starczy. Może starczy na dwie, zobaczę jak to będzie wyglądało i wychodziło w trakcie. Potrzebuję podspód, bo to jest pod spodem ostre. Tu. Że czasami jest jakiś. O, na przykład tutaj, zobaczcie z bliska. Tutaj takie dynksy wystają, no nie? I to nam może porysować meble. I ja mam resztki takich mat do szuflad z IKEA. Ja sobie wycinam taki cienki pasek i pod to podkładam. Nie przyklejam tego od spodu, tylko podkładam, żeby meble były bezpieczne i nieporysowane. Także ja się zajmę kolejną girlandą. Ja tego w życiu tak nie poskładam potem z powrotem. Czekaj, gdzie tu jest góra, gdzie tu? Ja to w ogóle dobrze zrobiłam? Chyba dobrze. Chyba nie dobrze. Gdzie tu? To chyba jest dół. To jest ostrzeż. O, dobra, tak. Żwidać jak byk. Ja jadę.
jadę po ser, bo nam brakło i nie będzie wystarczająco na pizzę, więc skoczę szybko po ser, a wy się tutaj bawcie z Martą. Dasz nam mleka do kawy na jutro? Nie kupiłem. Mikołaj sobie tam gaworzy. Tak, jestem grzeczny. On jak tylko pokazuje się kamera, to przestaje się uśmiechać. A teraz po prostu sobie będzie. Niestety, na uśmiech Mikołaja trzeba zasłużyć. Sobie poskładam pranie teraz i pójdę je porozkładać na górę. Mikiś, chcę, żeby się z nim bawić teraz. A mama tutaj ma pracę. Już siedział, to też by było inaczej. A potem jak skończę takie obowiązki moje nudne, to zajmiemy się ogarnięciem sypialni i rozłożeniem tych girland. Tak, Mikołaj? Pójdzie z mamą? No dobra, nie ma składania, nie ma. No i co? Chcemy się bawić, okej, włosy dostały. Tak? No halo? Dopóki Mikołaj nie siedzi, to wszędzie go zabieram w tym foteliku. Bo przynajmniej wiecie, widzi co się dzieje i jestem zadowolniony, tak? Tutaj swoje zabawki mam w razie czego, ale i tak mama jest ciekawsza. Porozkładam sobie pranie do półek. W ogóle patrzcie co tu jest. Przesegregowałam rzeczy Mikołaja i będę je wystawiała. Także za niedługo spodziewajcie się informacji tu na vlogu, bo jeszcze kilka szuflad mi zostało. To jest tak z grubsza. No nie Mikiś? I swoją szafę też będę segregować, więc wszystko będzie i będzie też wyprzedaż, żebym, wiecie, zluzowała sobie miejsce na nowe rzeczy. Jakiego akurat rzecz? Tak, to są twoje śpiochy, wiem, przepraszam. Nic ci mama nie bierze. No, ale to jest najgorsze, powiem wam tak. Mikołaj też wam powie. Mikołaj mi świadkiem. Teraz pranie było... Uwielbiam wkładać pranie do pralki, zacznijmy od tego. Kiedyś mieć, wiecie, wyłożenie prania na suszarkę trwało cholerę czasu, bo zapominałam zawsze, to pranie dawałam do płukania drugi raz i tak dalej. Teraz mam suszarkę bębnową, więc przekładam do suszarki bębnowej, tam się wszystko, wiecie, wyhachmęci, wysuszy. Ja potem to wkładam tutaj, składam na to i w tej miejsce leży, zobaczcie ile to jest prań, dopóki mi się miejsce nie skończy i jestem zmuszona to wszystko porozkładać, bo już po prostu nie mam tego gdzie upychać, nie? Tak, jeszcze co wam powiem, o Jezus, przepraszam, czekajcie po kolei, już wam chcę pokazać co ja zrobiłam, na poświadczenie tego, że po prostu nawalę do tej miski tyle, że już się ledwo mieści, poświadczeniem jest to, że ją, czekajcie, z której strony, tu, połamałam. Bo już nie wytrzymała ciężaru, także połamałam miskę. Mój mąż powiedział, że mi to sklei kropelką. Ja nie wierzę, że ta kropelka utrzyma taki cienki plastik, także... No nie wiem, ale dam mu szansę. Zobaczymy, czy to będzie jakkolwiek działało i miało szansę bytu. Zobaczymy. No tego się nie spodziewałam! Jak ja to zrobiłam? O nie! Tyle razy otwierałam tą szufladę, że w końcu sobie wyrwałam te. Za krótkie tutaj są te. Jaka durna klamka. W środku śrubki zostały. Można, prawda? Nie, nie! Po co to za... Głupiaś. Tatuś ma jeszcze jedną rzecz do zrobienia dzisiaj. Boże, Boże, Mikołaj, powiem ci, że wszystko to się tak lubi dyndać. Ale wstyd trochę z tą klapką, sorry. W ogóle jeszcze będę miała do wystawienia tutaj te wszystkie rzeczy Mikołaja takie, bo on już z tego jakby nie korzysta. I też myślałam, że zrobię rozdanie z koszem Mojżesza. Tym, które naprawialiśmy. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, dajcie mi tutaj znać i czy uważacie, że jest ok. Nie wiem jeszcze jak go wyślę, bo to mi nastręcza problemów, natomiast wydaje mi się, że ktoś będzie bardzo zadowolony, bo my przez pierwszy miesiąc, bo gdzieś tyle tego używaliśmy, przez pierwszy miesiąc ten kosz Mojżesza był po prostu niezastąpiony, natomiast teraz ten pan już chce widzieć. To już nie jest takie dzidzi, nie Mikołaj? On już on już chce powiedzieć wszystko. A, pan jest śpiący. Ja tu widzę oczy pełne snu. Idziemy spać? To girlandy ja chyba założę jutro, bo jak Miki mi teraz zaśnie, to
Powiedz, że zamknęłam tą szufladę. Au, au, au! Mikołaj, bolało, mamę. Muszę tu klamkę wyciągnąć. No jak to pokażę Krzyśkowi, to po prostu zwiędnie. Mama sobie to dokończy później. I co? Powiedz cześć wszystkim. Dobrze. Bardzo proszę. Wykaraskamy się stąd. Mama nic nie może zrobić od deski do deski tak w jednym czasie. Nie, nie ma opcji, nie ma opcji. Zawsze jest coś ważniejszego. W tym momencie jest to spanie. Przybieram cię, przebierzemy cię. Pyk, pyk, pyk. Widzimy się trochę potem. Co się stało? Ale nie wiem, że tutaj zepsuła. A to się samo się dzieje. Nie, to się samo wspomina. Co ty zrobiłaś? Nie wiem, odpadło mi. Sama? No, pociągłam i odpadło. Miałam się to kupić dłuższe śruby. Dłuższe, no ja wiem, że to bo one są, widzisz, ile one wystają. Bo jak ja to projektowałem, to ja sobie wziąłem pod uwagę, że będzie jedna płyta, a nie dwie. No. I miało starczyć. A, to... a jaka to jest długa śruba? No. To wszystkie mogą tak powiedzieć. No i tak mi zostało. I tak ci zostało? No, ale nie chciałam. Ja wiem. Głupio to poszło, nie? Bardzo. Bo sami robiliśmy garderobę, a mi ta klamka została w ręce. Bo miałem kupić dłuższe, ale nie było czasu już później. I tak zostało. No trudno, zepsuła to zepsuła, się naprawi. Nie takie rzeczy psuła Marta. Marta dużo rzeczy różnych psuła, ale kocham ją. Nie przejmuj się przecież. Ale ja... Czym się przejmujesz? Nie przejmuję. Coś nie złamałam klamki. Po prostu trzeba kupić dłuższe śrubki. Byłby bardziej źle, gdybym porysowała coś. O, to wtedy to... O. Widzicie? Już jest zmiana ten. Czekaj, co ja to ostatnio zepsułam? Co, że się tak piekliło? Piekliłeś się ostatnio. Piekliłem się? A, o drzwi. Jakie drzwi? Kurna, zapomniałam. A, tak, o drzwi. I tutaj jest dziura w ogóle? Bo te drzwi... Jakby ktoś chciał je kupić, są piękne, kolorystycznie, wyglądowo, super. Jakościowo do bani. Jak za drzwi, które kosztują w całości nie są odporne na uderzenia po prostu. No nie są odporne, a powinny być. Chociaż trochę. No co, ale w tamtych nie uderzyłeś nigdy niczym? Uderzyłeś, ale te na dole są bardziej odporne niż te. No przecież dużo nie uderzyło. No daj buzi, wybaczam cię. No nie, nie. Ja sobie wybaczam. Ale co? Że się odpieklisz. A. Cześć młodzie, dzień dobry. Dzień dobry. Halo, halo. Jak to? Nie chcę, znaczy chce mi się spać, bo płakam, jak mnie nie głasiają. Ale jednak mi się nie chce, a i tak to pogadać. Robimy w końcu pizzę. Już nawet tam jest jedna zrobiona u Marty, jak sobie zobaczycie. Ulejem na pół. Pieczemy ją w takiej maszynie i po prostu lecimy sobie z pizzunią, tak więc zjemy i do was wracamy. Siamo allergici alle strisce, di restare in fila non ci riesce neanche ai funerali. Si sa, noi del sud leggiamo libri a stento, si sa, noi del sud